Oto niezwykłe sąsiedztwo w sposób symboliczny wyrażone językiem sztuki. Sąsiedztwo świata duchowego i ziemskiego. Sąsiedztwo sakrum i profanum. Po mojej prawej dłoni prezbiterium katedry oliwskiej starożytnej świątyni. Kościoła, który pamięta jeszcze pierwszych fundatorów książąt pomorskich. Miejsca, które od wieków napełniała modlitwa wiernych, ale również i muzyka sławnego instrumentu Jana Zornety. Ponoć głos organów, które stworzył, nie ma sobie równych w Europie. Bywali tutaj niemal wszyscy królowie polscy, począwszy od Władysława Łokietka, a Augustie III skończywszy. Ale również przybywali tutaj legaci, nuncjusze papiescy, koronowane głowy, książęta, niezwykłe postaci. To miejsce jest również naznaczone historią. Ona się tutaj działa. W murach tego opactwa w roku 1660 podpisano sławny pokój, pokój oliwski, który dał chwilę wytchnienia umęczonej wojnami Rzeczypospolitej. A po lewej stronie wspaniały rokokowy pałac, który on dziś otaczały gustowne ogrody. Który z tych światów dał większą projekcję na kraj i na Europę? Co dało większą sławę Oliwie? Czy katedra oliwska, czy oliwskie ogrody? Czy świat sakrum, czy świat profanum? Wiele lat temu pracowałem w Aranjuez, uroczym mieście położonym w pół drogi między Madrytem a starożytnym Toledo. Restaurowałem ogrody wokół oficjalnej rezydencji królów Hiszpanii. Pracowałem w najstarszej części tego ogrodu i w najpiękniejszej, tak zwanym ogrodzie na wyspie. Pamiętam letni poranek. Byłem bardzo przejęty swoją pracą, także nawet nie spostrzegłem się, kiedy nagle w miejscu, w którym pracowałem, pojawiła się grupa osób. Uniosłem głowę i ku mojemu przerażeniu ujrzałem między tymi osobami królowę Zofię, królowę Hiszpanów, dzisiaj królowę matkę. Zostałem przedstawiony monarchini. Spoglądając na mnie ciekawie, zapytała: De que parte de Polonia vienes? Z jakiej części Polski pochodzisz? Odpowiedziałem: De las orillas del mar Bartico, de la ciudad de Gdańsk. Pochodzę z nad brzegów Morza Bałtyckiego, z miasta Gdańska. I wówczas zaskoczyła mnie królowa swoim pytaniem. Zapytała: No teneisz ahí una vieja catedral? Czy nie macie tam przypadkiem starej katedry? Odpowiedziałem: Sí, majestat. I también unos jardines barrocos que la rodean. Tak, wasza wysokość. Ale również ogrody barokowe, które ją otaczają. Katedra oliwska jest znana w naszym kraju. Niemal każdy o niej słyszał, nawet jeśli tutaj nie był. Również i w wielu miejscach w Europie. Natomiast ogród oliwski lubimy, uwielbiamy tu przychodzić, ale poza Trójmiastem jest kreacją ogrodową prawie że nieznaną. Ale nie zawsze tak bywało. Od wieku XVIII stopniowo rosła sława ogrodu oliwskiego. I na początku wieku XX ogrody oliwskie były dużo bardziej znane niż katedra i kompleks pocysterski. Wbrew powszechnej opinii, sława ogrodów oliwskich nie pojawiła się za czasów opata Jacka Rybińskiego. Oczywiście,
Ten opat to wspaniała postać. W ciągu 40 lat swojej posługi pozostawił nam niezwykłe dzieła i wówczas Ogród Oliwski nabrał niebywałego rozmachu wspaniałej, niemalże malgdańskiej rezydencji. Ale wszystko zaczęło się za czasów jego poprzednika, opata Mikołaja Zaleskiego. Ogrody Oliwskie musiały być wtedy bardzo dobrze znane, skoro król Polski, August III, postanowił wydać wielkie przyjęcie na cześć cesarzowej Anny Pawłowny. A to w podzięce za wsparciu i protekcji, jakiej cesarzowa udzieliła przyszłemu królowi w walce o tron Polski. 26 lipca roku 1734, w dniu imienin Anny, postanowił urządzić wielkie przyjęcie na cześć cesarzowej. Takie tamtejsze garden party. Ogród musiał się prezentować znakomicie według zapisków i materiałów źródłowych. Pod drzewami ustawiono ogromne stoły, suto zastawione. Drzewa przyozdobiono symbolami cesarskimi. Ponoć na gałęziach wisiały różnego rodzaju smakołyki. No i oczywiście nie brakowało kapeli królewskiej i chóru. Wszystko zapowiadało się wyjątkowo atrakcyjnie i wspaniale, ale niestety zepsuła się pogoda. Czarne chmury przywiodły ogromny deszcz i goście imieninowi musieli salwować się ucieczką do dopiero co wybudowanego przez Mikołaja nowego Pałacu Opackiego oraz refektarza. Oczywiście największe zmiany w Ogrodzie Oliwskim i w całym otoczeniu zawdzięczamy opatowi Jackowi Rybińskiemu, który wybudował nowy Pałac Opacki i istniejące wcześniej ogrody przekształcił w iście wspaniałą magnacką rezydencję. Rozpoczynając swoje ponad 40-letnie rządy, opat Jacek Józef Rybiński musiał w pierwszej kolejności uporać się ze skutkami wojny sukcesyjnej o tron Polski z lat 1733-34, jakich nie zdołał już usunąć jego poprzednik Mikołaj Zaleski. Pierwszą wielką inwestycją Jacka była rozbudowa Pałacu Opackiego, jako że poprzedni murowany Pałac Mikołaja był budowlą parterową. Wkrótce po rozbudowie pałacu opat Rybiński wybudował istniejącą do dziś cieplarnię zwaną oranżerią. Tam w drewnianych skrzyniach zimowano ciepłolubne rośliny, które latem ustawiano ku ozdobie w eksponowanych miejscach ogrodu. Były to głównie drzewka cytrusowe. Nowy Pałac Opacki otrzymał formę eleganckiej budowli w stylu rokoko. Jego wygląd był niemal identyczny z obecnym, ale wówczas środkowa część parteru nie posiadała okien, tylko otwartą w kierunku południowym galerię, z której schodziło się do ogrodowego salonu paradnymi schodami oraz tarasami. Ta przestrzeń ogrodu stawała się w rzeczywistości jednym z pomieszczeń pałacu. Wrażenie potęgowały szpalery strzyżonych drzew po obu stronach ozdobnego parteru ogrodowego, niczym pałacowe ściany. Dalej z ogrodowym salonem był staw, a dalej jeszcze, no właśnie, dalej już nie było ogrodu, ponieważ przestrzeń wzdłuż osi kompozycyjnej, której element centralny stanowi pałac, nie pozwalała na kontynuowanie rozbudowy pałacu. Nie było miejsca na taką rozbudowę ogrodu, by z salonu pałacowego, zgodnie z ówczesnymi zasadami sztuki ogrodowej, móc podziwiać rozległy widok, na przykład podkreślony wodnym kanałem czy szpalerem drzew, tak jak to uczyniono choćby w letniej rezydencji Izabeli oraz Klemensa Branicki w Choroszczy. Jednak opat Jacek, znawca sztuki, zdecydował się na rozbudowę ogrodu oliwskiego tak, by tworzył odpowiednią oprawę dla wytwornego pałacu. Zatrudniony przez opata ogrodnik i architekt Kazimierz Dębiński, zanim pojawił się w Oliwie, prowadził przebudowę ogrodu Wilanowskiego dla Elżbiety z Czartoryskich Lubomirskiej, jednej z najwybitniejszych kobiet XVIII-wiecznej Polski oraz jej męża, marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego. Kazimierz, zapewne przy czynnym udziale opata, przekomponował, upiększył
oraz powiększył istniejący ogród w kierunku wschodnim, tworząc wyjątkową kreację ogrodową, której znaczenia w europejskiej sztuce ogrodowej trudno przecenić. Aby zrozumieć oraz docenić wartość dzieła, jakiego dokonał, należy cofnąć się w czasie. Gian Lorenzo Bernini, następca Michała Anioła Buonarroti, zaprojektował dla papieża Aleksandra VII główny plac przed Bazyliką Piotrową w Rzymie. Powstały w latach 1656-67 plac składa się jakby z dwóch części. Pierwsza ma kształt owalny, eliptyczny, a druga od strony bazyliki kształt trapezu, którego dłuższy bok zamyka elewacja kościoła. Osoby stojące na placu eliptycznym dzięki efektowi skrótu perspektywicznego mają wrażenie, że plac jest okrągły. Wrażenie to potęguje słynna kolumnada Berliniego, utworzona z czterech rzędów kolumn w porządku architektonicznym toskańskim. Z kolei trapezowy plac przed bazyliką zdaje się być kwadratowy, a sam kościół sprawia wrażenie, że znajduje się bliżej nas. Bernini w sposób świadomy, niezwykły posłużył się iluzją architektoniczną. Dzięki temu jako oszukał nasz zmysł wzroku w celu optycznej modyfikacji przestrzeni, na którą patrzymy, by wydała się inną niż w rzeczywistości jest. Dzięki takiemu zabiegowi poprawił jednocześnie proporcja bazyliki oraz wyeksponował jej kopułę. Znakomicie ilustruje to grafika Giovanni Battista Piranesi z roku 1748. Podobnego zabiegu dokonał 100 lat później Kazimierz Dębiński. On również posłużył się iluzją architektoniczną. Genialnie wykorzystał zasady perspektywy przy rozbudowie ogrodu w kierunku wschodnim, w kierunku morza. Kiedy spojrzymy na fragment planu ogrodu Lwowskiego z roku 1792, widzimy stworzoną przez Kazimierza Dębińskiego główną oś kompozycyjną wschód-zachód, wyznaczoną przez podwójny szpaler drzew, kontynuowaną następnie w stronę morza kanałem wodnym. Szpaler wyraźnie zwęża w kierunku wschodnim. W ten sposób, dzięki korekcie zbiegu perspektywicznego, szpaler drzew tworzący oś wydaje się dłuższy niż jest w rzeczywistości. Z kolei 220-metrowy kanał wodny ma kształt wydłużonego trapezu, który odwrotnie, jak w przypadku szpaleru, rozszerza się w kierunku zatoki. Na początku szerokość kanału wynosi ponad 5 metrów, a na końcu dwa razy tyle. W tym wypadku, spoglądając w kierunku zatoki, kanał wydaje się krótszy niż jest. Szpalery drzew rosnących po obu jego stronach tworzą swoiste okno widokowe na morze, które dzięki iluzji, optycznemu skracaniu kanału, zdaje się być w zasięgu ręki i przynależeć do przestrzeni ogrodów. W ten sposób Kazimierz Dębiński zaprojektował ogrodową oś, która biegnie od salonu głównego usytuowanego przed pałacem aż po horyzont. Złożył najdłuższą oś kompozycyjną widokową, jaka istnieje. Oś, która nie ma końca. To dlatego właśnie mnisi nazwali ten widok drogą do wieczności. Ten widok to jednocześnie scena, jak w teatrze, na której widać morze, pojawiają się okręty, nieustannie coś się zmienia, gdzie trwa nieprzerwany spektakl. Śmierć Jacka Rybińskiego i wybór kolejnego opata zapoczątkował ostatnie przemiany ogrodu Lwowskiego, kończącej się wraz z rozbiorami epoki XVIII-wiecznej I Rzeczypospolitej. Kazimierz Dębiński, bo to on najprawdopodobniej dokonał największych przemian ogrodu Lwowskiego w czasach opata Jacka Rybińskiego, posłużył się dla stworzenia nowego ogrodu iluzją. Posłużył się perspektywą, posłużył się jej prawami i w ten sposób powstało dzieło wybitne również w skali europejskiej. Korzystał z dorobku wielkich magów przestrzeni, Gian Lorenzo Belliniego, ale przede wszystkim André Le Nôtre, który bardzo chętnie korzystał z tego narzędzia, jakim jest iluzja. Bardzo chętnie korzystał, tworząc swoje ogrody, a szczególnie najwybitniejsze swoje dzieło. Pomyślicie pewnie, że ogrody wersalskie, otóż nie. Woł lewiką. Kazimierz Dębiński wprowadził do przestrzeni ogrodu element
mistycyzmu, to właśnie ta droga ku wieczności. Postąpił podobnie jak wielcy malarze, jak Francesco de Zurbaran, jak Domenico Theodocopoulos, nazwany przez współczesnych sobie Grekiem, czyli El Greco, wprowadzili również mistycyzm do swoich obrazów. Następca Kazimierza Dębińskiego, Jan Jerzy Salcman, który zastąpił Kazimierza już jako zakontraktowany przez nowego opata Karola Hohenzollerna, uszanował dzieło swojego poprzednika. Nie zmienił go, nie zniszczył, chociaż nastąpiła wielka przemiana stylu, mody. On jedynie uzupełnił to dzieło, które stworzył jego poprzednik Kazimierz. Powiększył, dodał nowe elementy i jeszcze coś. Król pruski Fryderyk II mianował opatem maliskim swojego kuzyna, Karola Hohenzollerna Hochtingen. Karol, nowy opat, był żołnierzem. Nie miał nawet święceń kapłańskich. Konwentem się mało interesował. Od tego miał przeora. Za to interesowało go życie dworskie i z tego powodu ogród oliwski obchodził go bardzo. W końcu XVIII wieku nastąpiły wielkie przemiany w sztuce ogrodowej. Nastała nowa moda, potrzeby, nowe oczekiwania. Barok z jego geometrycznym podporządkowaniem sobie przyrody stał się czymś sztucznym i niechcianym. Wrócono się ku naturze oraz jej spontaniczności. Pojawiła się nowa estetyka. Jej emanacją był m.in. styl ogrodowy, który nazwano angielsko-chińskim. Ten styl w ciągu wieku XIX ewoluował stopniowo w kierunku naturalnego ogrodu krajobrazowego. Karol Hohenzollern sprowadził do Liwy ogrodnika Jana Jerzego Salcmana, by ten stworzył nową odsłonę ogrodu oliwskiego zgodnie z panującą modą. Salcman należał do rodziny ogrodników pozostających na służbie królów pruskich. Jego ojciec był twórcą ogrodów w Poczdamie. Salcman był podobnie jak ojciec dobrze przygotowany do zawodu. Jan Jerzy Salcman znacznie powiększył i urządził ogród oliwski w Nowym Guście, ale uszanował powstałe wcześniej dzieło Kazimierza Dębińskiego. Na wspomnianym już planie ogrodu oliwskiego z roku 1792 dokładnie widać, jak wielkie przemiany nastąpiły w ogrodzie oliwskim. Zgodnie z obowiązującą modą, układ ogrodu był w znacznym stopniu spontaniczny, lepiej lub gorzej naśladujący naturę. Powstało wiele ogrodowych miejsc, ogrodowych zakamarków, sekretnych polanek i wijących się ścieżek. To wówczas, za czasów Jana Jerzego Salcmana, powstała tak obecnie lubiana, odwiedzana przez spacerowiczów kamienna kaskada na potoku oliwskim z mostkiem. W ogrodzie stworzonym przez Salcmana pojawiła się duża ilość miejsc oraz budowli ogrodowych i wielorakich pawilonów zgodnie z panującą modą, takich jak altana, stodoła, spichlerz. Był też ogrodowy teatr, chińska góra, chińska świątynia, kaplica, osada, labirynt. Był też domek leśny, a na sztucznym wzgórzu świątynia Wichelma. Także starożytne Elizjum, ślimak, liczne monumenty i obelisk. W ogrodzie stworzonym przez Salcmana znajdował się też zakątek zwany Letnim Ogrodem Włoskim i ogród kuchenny oraz wiele innych elementów. Niewątpliwie to, co zaproponował Jan Jerzy Salcman, było ciekawym dziełem sztuki ogrodowej. Z tego dzieła pozostało do naszych czasów niewiele. Wspominając dzieło Jana Jerzego Salcmana, ogrodnika opata Karola Hohenzollerna, nie powiedziałem wam wszystkiego. Ale chciałem to powiedzieć właśnie tutaj, w tym oto miejscu, w którym się znajdujemy. A znajdujemy się na wzgórzu Pachołek. Wyobraźcie sobie, że to miejsce w przeszłości w ogóle nie było porośnięte drzewami. Ponoć, kiedy spoglądało się z rynku oliwskiego w kierunku wzgórza, wyglądało ono jak uniżenie pochylona postać. Stąd nazwa Pachołek. Otóż Jan Jerzy Salcman nie tylko przekomponował ogród oliwski, powiększył go, dodał wiele nowych elementów. Włączył do posiadłości, do ogrodu oliwskiego,
to oto całe wzgórze pachowe, które nazwał Górą Karola, czyli Karlsbergiem, na cześć swojego protektora, Jenta, opata Karola Hohenzollerna. Połączył wzgórze kilkoma wąskimi dróżkami, takimi dzikimi promenadami. Spinający się z Parku Oliwskiego coraz to odkrywali nowe widoki. Przede wszystkim te najbardziej piękne i ciekawe w kierunku morza. Zatem Jan Jerzy Salcman nie tylko powiększył ten ogród oliwski o wzgórze Pachołek, czyli Karlsberg. Nie chodziło o fizyczne połączenie wzgórza, ale odzyskanie pewnego waloru, który zawsze zachwycał i inspirował wszystkich twórców ogrodów i ogrodu oliwskiego oraz pozostałych, które były tworzone w oliwie. To jest największe dzieło. Postąpił podobnie jak Kazimierz Dębiński, jak jego poprzednicy, jak inni twórcy gdańskich ogrodów przy rezydencjach patrycjuszowskich. To jest wielkość tego architekta i ogrodnika. Odzyskał dla ogrodu widok. Uznał widok za coś bardzo ważnego, za coś pięknego, za dzieło sztuki. Chciał wzbogacić ogród nie tylko o te pokręcone dróżki naśladujące naturę, o coś prawdziwego, coś wielkiego, o wspaniały widok w kierunku morza. Dzisiaj wzgórze Pachołek jest całkowicie zarośnięte. Nie możemy dostrzec z tego miejsca ogrodu oliwskiego. Ale udało mi się w projekcie Spojrzenie na Gdańsk, którego jedną z idei jest odzyskiwanie dawnych widoków na miasto, stworzyć to miejsce właśnie. Za czasów Karola Hohenzollerna Jan Jerzy Salcman na wzgórzu, najwyższym miejscu tego 100-metrowego wzgórza, postawił pawilon. Taki belweder. Pawilon widokowy, żeby można było podziwiać nawet w deszczowe dni okolice, przede wszystkim spoglądać ku morzu. Ja też stworzyłem belweder, tyle że dzisiaj już nie możemy dostrzec z tego miejsca ogrodu oliwskiego, ponieważ jest zasłonięte drzewami. Ale otwarte zostało takie okno widokowe na południe. A to bardzo ważny kierunek. To okno widokowe, gdzie możemy podziwiać i rynek oliwski, i dalszą, i bliższą okolicę, został pomyślany jak obraz. I widok ten skierowany na południe jest skierowany w miejsca, gdzie wkrótce się udamy. Wzdłuż ulicy Polanki od XVI, a zwłaszcza XVII wieku i później tworzone były, wzbogacane, rozbudowywane wspaniałe rezydencje patrycjuszowskie. Nosiły prostą nazwę. Dwór pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, 8 dworów powstało przy ulicy Polanki. To jest taki zespół dworsko-parkowy, jakiego nie ma nigdzie w Europie. Wkrótce udamy się, żeby zobaczyć niektóre z nich. Dworu ósmego już nie ma, pozostałe zachowały się w różnym stanie. Ale to, co wam pokażemy, jestem przekonany, że was zachwyci i będziecie chcieli tam się udać, żeby zobaczyć jeszcze te miejsca stworzone dla widoku. Z powodu widoku, dzięki widokowi, wszystkie one łączą się ze sobą. Oczywiście najważniejszy ogród i najważniejszy widok to ten, który został wykreowany w ogrodzie oliwskim. Ale i pozostałe widoki były piękne, opisywane często i zachwycały tych, którzy na nie spoglądali. Oto co pozostało z dzieła opata Jacka i jego architekta Kazimierza Dębińskiego. Pozostał kanał wodny, zamknięty z obu stron strzyżonymi szpalerami. Ale gdzie jest najważniejszy element tego wybitnego dzieła sztuki ogrodowej? Gdzież jest widok?
Gdzież jest droga do wieczności? Już nie ma. Jeszcze w latach 70. nawet i później można było z tego miejsca dostrzec morze. Ktoś pomyśli, że pewnie dlatego, iż morze zostało zasłonięte drzewami rosnącymi w pasie nadmorskim. Nic bardziej mylnego. Taras, na którym się w tej chwili znajdujemy, znajduje się ponad 20 metrów nad poziomem morza. Mało drzew tam rosnących jest w stanie zasłonić nam Zatokę Gdańską. Widok zanikł po drodze, a przede wszystkim tutaj, w samym Ogrodzie Lwowskim. Spójrzcie na te dwa szpalery po prawej i po lewej stronie. One na końcu jakby zawijały się, zamykając widok. Co za absurd. To przecież one były stworzone po to, żeby otworzyć tamtą przestrzeń. Po to, żebyśmy mogli ujrzeć morze. To był rodzaj sceny, a tymczasem zostało to zamknięte.